Cześć, tu Folkowisko, 12-15 lipca w Gorajcu. To właśnie to miejsce, to są wrota do świetnej zabawy, do muzyki, warsztatów. Żeby wejść tutaj, musicie mieć karnecik. Karneciki w tej chwili kosztują 120 zł. Ci, którzy chcą przenocować na jednym z naszych pól namiotowych, muszą uiścić tutaj opłatę 3 dyszki za 4 dni. Pikuś, a pól namiotowych mamy w tym roku 3. Tutaj zaraz dla rodzin z dziećmi, troszkę dalej dla zabawowiczów i tam mamy dla tych, którzy nie lubią rozstawać się ze swoimi samochodami. Pytacie często, czy będą wejściówki jednodniowe. Będzie. Mamy ich około 150. Kosztować będą 50 zł. Tylko ważna sprawa. Wejściówki są wyłącznie na koncerty. Na wieczorną zabawę i szał. Nie upoważniają do nocowania i nie upoważniają do udziału w ponad 80 warsztatach i rajdach. Więc pamiętajcie, jeśli chcecie się bawić na całego na Folkowisku, kupcie sobie karnecik na stronie www.folkowisko.pl. Miejsca parkingowe, o to proszono mnie, żebym powiedział, będą wyznaczone w tym roku. Strażacy się tym zajmą. Jakieś 300 metrów stąd jest długoterminowy parking, niestrzeżony, ale się nie martwcie, w Gorajcu przecież nic nie ginie. Każdy, kto tutaj był, wie doskonale, że jest wszystko superancko. Dla tych, którzy bardzo kochają swoje autka i inne pojazdy, mamy parking i mamy pole namiotowe, na które można wjechać samochodem. To jest jakieś 300-400 metrów na wschód. Do zobaczenia na Folkowisku. Cześć!